Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korley. Zapraszam do kolejnej rozgrywki w grze The Settlers 7. Jesteśmy w misji 100 lat pokoju, no i już standardowo krótki jej opis. Kronstedt, stolica Tandri. Aby zostać królową, musisz utrzymać miasto i odeprzeć wszystkie ataki. Pomyśl o udaniu się do katedry po pomoc archidiakona. Jedziecie na tym samym wózku, więc może udzieli ci wsparcia. Oby, czyli mamy stolicę. No to możemy poczuć się jak w Warszawie. Startujemy! Podobno wiara w zwycięstwo to połowa sukcesu w bitwie. No i pięknie, tu pięknie, trzeba przyznać. No może trochę inaczej jak w Warszawie. Tęczy nie ma, chociaż w Warszawie też już tęczy nie ma. Ale za to jaki pałac. Okej, wszystko wskazuje na to, że tym razem nie spotkamy się w karczmie pod kulawędzikiem, a pijemy w zamku. No to miło, mówcie, co tu macie. Droga księżniczko, przed nami decydująca bitwa. Zdobycie Kronstedt oznacza opanowanie Tandri. Zakładając, że nie ubiegną nas Lord Wolvering albo biskup Mateusz. Nawet o tym nie myśl, pani, bo jeszcze twe słowa się spełnią. Podziwiam twą determinację, Bors. Nigdy się nie zniechęcasz. Pani, gdzie jest wola, będzie i sposób. A co, gdy ich wola okaże się silniejsza? Wtedy będziemy musieli ją poskromić, czyż nie? Kronstedt należy do mnie i naszego ludu. Opuść nasze królestwo, a pozwolę ci odejść w spokoju. Nie daj się oszukać temu złodziejowi. Lord Wolvering obawia się, że przegra decydującą bitwę. Nie możemy pozwolić sobie na strach. Region wokół Kronstedt to serce Tandri. Los się odmieni. Czas na moje zwycięstwo. Żeby pokonać lorda i biskupa, musimy wykorzystać zalety tego regionu. Wsparcie odnajdziesz w dwóch potężnych miejscach z dawnych czasów. W katedrze i w miejscu pielgrzymek. A teraz, księżniczko, zakończ tę straszliwą wojnę. Wygraj dla Tandri i jej prawowitego spadkobiercy. No, trzeba przyznać, że teraz to już nie przelewki. Dostaliśmy spore królestwo już na sam start, więc zobaczmy, czego tu brakuje. Tu jest jakiś problem. Droga do czego? Karczma, ale nas tu cwanie załatwili. Czyli nie możemy już na początku zainwestować w żołnierzy, bo nie mamy dojścia do karczmy. Żeby je odblokować, prawdopodobnie zwolnimy czas, tak, żeby sobie na spokojnie na początek pogadać. Postawimy tutaj dwie chaty drwala. No i niech wytną te wpieruny, te całe drzewa nam przeszkadzające. Okej, widzę, że dochodzi nam tu w tym odcinku też katedra czy ulepszenie kościoła. No to wiemy mniej więcej jak działa, można wyłączyć. No i wraz z lepszym kościołem dochodzą też nowi duchowni. Brat oraz ojciec, oni będą potrzebowali tak, księga tutaj kosztowności. No to też po to nam papiernia potrzebna, czy tak samo będziemy musieli tworzyć księgi. Wycinka, jeśli twój leśnik zasadził drzewa nie tam, gdzie są potrzebne, użyj opcji w Rembulasu. Od teraz ta opcja jest dostępna w drzewku prestiżu. No teoretycznie fajna opcja, ale z drugiej strony myślę, że szkoda by było tracić te punkty prestiżu na wycinkę już teraz. Mam nadzieję, że jak tutaj poślemy tych drwali, będzie całkiem okej. Szkolenie duchownego. Możesz wysłać mnichów do obozów lub swojego zamku. Ich obecność pomoże obrońcom. Duchowni podniosą ich morale, a więc i skuteczność obrony. Premia zależy od poziomu wysłanego sługi Bożego. Zobaczmy, jak to działa. No rzeczywiście, doszły nowe opcje. 10%, 20%, 30%. Bardzo fajnie. Czyli tak standardowo. Zobaczmy tak. Tu dostaliśmy sporo pól ze zbożem.
Aha, ale nie mamy... No właśnie, na pewno młyn nam się przyda i to nawet nie wiem, czy nie razy dwa, bo mamy bardzo mało tego zwykłego jadła. Na pewno też fajnie było zainwestować w mnichów. Ilu tylko, żeby nie przejedli za dużo tego jedzenia. 18, niewiele zostawiam, ale jakby zaraz robili chleb, to będzie całkiem ok. No właśnie, jak z piekarniami wyglądamy. Jest jedna gdzieś, więc spokojnie możemy jeszcze jedną postawić. No i powoli, powoli, tak to bardzo powoli będzie szło to wszystko do przodu. Później wrócimy z tym czasem jakoś do normy. Tylko teraz te pierwsze budynki, czy w ogóle rozeznanie w tym, co się tu dzieje, myślę, że warto zrobić na takim spowolnionym. Okej, do magazynu ma kawałek, ale nie warto chyba stawiać kolejnego magazynu z tego powodu. Chociaż przynajmniej będzie tak więcej rąk do pracy, czy też gdzieś tam pamiętam, że była jedna z opcji zwycięstwa, to właśnie posiadanie jak największej liczby osób, które pracują. No właśnie, mam nadzieję, że ci z magazynu też się zaliczają do nich, ponieważ mamy sporo nowych miejsc, tak? Dostaliśmy sporo rezydencji, sporo dworków, więc ten limit ciężko będzie osiągnąć czy przekroczyć. Okej, ale tu pilnujmy tego. Może na początek geologia, na pewno niech to pójdzie. Tu dostaliśmy już jakieś nagrody, ale z nimi poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy, czego nam będzie później brakowało. Może przy narzędziach będąc, tutaj też dobra podpowiedź ostatnio padła, żeby działało tylko na żądanie, a nóż nam to żelazo się lada moment do czegoś przyda, więc bądź te bezczynny, nie, na żądanie. Może w ten sposób to rozwiążemy. No i powoli, powoli do przodu. Jak tu wycinka idzie? No prawie tak, to jeszcze ulicy nie postawimy, ale za to prestiż możemy gdzieś tu ogarnąć. Może, tak myślę, albo kościół, albo tak, żeby zobaczyć, jak ci duchowni wyglądają, te też inne technologie, żeby sobie odblokować, albo tu cech budowniczych, tak żeby odblokować rezydencję, czy też fortyfikacje. I chyba pójdziemy w kierunku jednak fortyfikacji na początek, więc tutaj ten punkt niech nam przybędzie. Mamy chyba odpowiednią liczbę mnichów, żeby skoczyli tutaj z następną technologią. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Czy tu jesteśmy w stanie się przebić? Jeszcze nie, jeszcze tak miło nie jest. Mamy masarnię. Będąc w sumie w tej okolicy, to nie mamy, więc na pewno się przyda. Prędzej czy później to niech sobie działa. No i myślę, że możemy trochę punktów prestiżu, no kamienia nieco tu zużyjemy na to, ale wydamy w ten sposób i będziemy mogli już iść w kierunku tu umocnień po to, żeby niebawem zdobyć nowe regiony, no i w jaki sposób je bronić. Myślę, że teraz przeciwnik będzie miał naprawdę mocną chrapkę na to, żeby nas podbić. Okej, więc lecimy też może podbić tereny. Tu powinniśmy wygrać. Trzech pikinierów. Zobaczymy. Patrzę na mapę, tak pospieszyłem się trochę z tym atakiem, nie poszedłem w tym kierunku, ale widzę, że mamy ograniczony dostęp do portów. Jeden jest tutaj już w tej chwili blokowany przez biskupa Mateusza, drugi gdzieś tutaj się kryje, no tu już przez zamek Lorda Wolveringa, więc tu nawet byśmy się nie wbili. No i tutaj, ale bardzo łatwo by było nas zablokować, na przykład gdyby ojciec Mateusz przejął te tereny. No to już by mogło nie być tak miło. A z drugiej strony fajnie by było wskoczyć teraz do Mateusza jeszcze z jakimś atakiem, dopóki tu nie ma żadnych większych umocnień, i jakoś go tam przyblokować w okolicach. Nic nie stanie mi na drodze. Przyrzekłem uwolnić tę krainę i nic ani nikt mnie nie powstrzyma. Jego zamku. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra, to teraz tak, jedzenie jakie mamy tu na pikinierów. W sumie mamy chyba też wyszukane jadło, więc resztę tutaj pójdzie 6 sztuk złota. No to tutaj trzech muszkieterów też by mogło ruszyć. Wrzucimy im wyszukane jadło i zobaczymy, jak to będzie działało. W międzyczasie jeszcze... Gratulacje, twoi duchowni opracowali technologię. No i bardzo miło to słyszeć. Później duchownych możemy wysłać na podbój nowych terenów, też by się nam przydało. Ale okej, jeden punkt prestiżu. No i będziemy mogli się zająć za wznoszenie umocnień. Swoją drogą postawiliśmy tu chatę drwala, ale nie mamy chyba jako tako tartaku, więc zobaczmy szybko, jak to tu wygląda. Gdzieś tartak by się przydał na pewno jeden, może tu naprzeciwko będą mieli, o miło, fajnie. I zobaczmy, jak tu dwóch nam zostało. Niezbadane są wyroki boskie, ale ja mam zawsze jego błogosławieństwo. Okej, czyli co, leci z jakąś technologią? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję też, że i my niedługo będziemy mogli wyruszyć się na ostro z technologiami. Może jeszcze jedna piekarnia, chociaż dwie funkcjonują, jest nieźle. Tutaj też wycięli to drewno, jest dobrze. Udało ci się wynaleźć nową technologię.
Okej, okay, no to bardzo miło, fajnie by było zdobyć punkty za technologię, w ogóle będąc przy tym wszystkim, zobaczmy za co możemy teraz dostać punkty. Bądź tym, który odkryje technologię specjalną, to gdzieś tam po środku chyba coś takiego było, o właśnie, czyli daleka droga do tego, ale wracamy do punktu zwycięstwa. Katedra, dostarcz narzędzie do katedry, czyli to jest chyba ten obiekt specjalny, coś jak było wcześniej na przykład z tym lasem duchów, źródło wszelkiej wiedzy, czyli standardowo kto ma więcej technologii, ten wygrywa. Tu już ruszyliśmy bardzo ładnie, mam nadzieję, że przyblokujemy przeciwników i zdobędziemy też tutaj punkt. Cesarz było, Król Słońce prestiż było, Metropolia, tu trochę martwi mnie to, że on już ma 6 punktów prestiżu, więc zaraz może wznosić też mury, więc warto wrócić tam na pole bitwy. Marszałek Polny. Udało ci się powiększyć królestwo. Tak, tu jak rozbudujemy kościół na maksa, to też chyba dostajemy jakieś punkty, tak to przynajmniej wygląda. Bankier był on i tutaj miejsce pielgrzymek, czyli wyślemy delegację do Częstochowy, też będziemy mieli za to punkt zwycięstwa. Warto mieć na to wszystko oko, patrzeć jak to tu działa. Czy idzie tu ktoś? Tak, już chyba rozpoczął budowę, nie, magazyn. Ale i tak, no jeszcze poczekamy, żeby chociaż ten jeden pikinier tutaj dobiegł i będziemy mogli jakoś zaszaleć. Przy okazji możemy też już i nasze tereny tutaj jakoś wzmocnić. Na pewno przyda nam się myśliwy. Chyba nie mamy nawet jeszcze do tej pory żadnego. Więc tu idź na kiełbachę rób. Tu są takie ładne też tereny, że spokojnie moglibyśmy pomyśleć nad kolejnymi polami, tak duma. To się na pewno przyda i tym samym może owczarnia, jakbyśmy rzeczywiście poszli w kierunku handlu, zobaczymy. Nie wiem, czy to też jest dobre takie podejście, że tak no, inwestować zarówno w ten handel, jak i w technologię, no i w wojsko i tak naprawdę może dojść do tego, że będziemy od wszystkiego i do niczego, jak to się mówi. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Świniopas, prestiż, może tutaj świnie, prestiż, no też się przyda do odkrycia chociażby tam rozwoju tego kościoła i innych punktów, więc zobaczymy. Mamy trochę tego mięsa, więc trzech mnichów niech się kolejnych już robi i mamy też małą armię, dopóki tutaj, nie wygląda to dobrze, przyznam szczerze, ale nie ma jeszcze umocnień. Fajnie by było w tym momencie zniszczyć tutaj naszego przeciwnika. Nie wiem, czy on gdzieś coś tu buduje. Coś już tu jest, widać w prestiż też mocno zainwestował. Idziemy z armią na atak, nie ma co czekać. No, to będzie dość taki ciężki bój, ponieważ mamy niewielką przewagę, ale jakby powstały już tu wieże w tej okolicy, no to mogłoby być ciężko, żeby przetrwać, a tak widać już biegają ludzie z drewnem, więc lada moment mogłoby się okazać, że rzeczywiście tutaj stoją wieże, więc to może wyjść tak na styk, a myślę, że to jest dość istotny teren, jeżeli chcieć mieć dostęp do portu. Ok, teraz zobaczmy, jak to wyglądamy z duchownymi. Warto by było właśnie zainteresować się też tymi terenami z lewej strony. Mamy tutaj węgiel, mamy złoto, choć myślę, że te tereny będziemy podbijać duchownymi. Zobaczymy, jak to wyjdzie za moment wszystko. Póki co, póki mamy możliwość, też skupimy się na tych technologiach, żeby zająć się te wszystkie miejsca, gdzie tu potrzeba tych zwykłych duchownych. Czyli wygląda wtedy na to, tu jest chyba około 19, tak wydaje mi się, że już szybko licząc, tak, 19 różnych punktów do zdobycia, więc jako pierwsi zdobędziemy 10, no to mamy już zagwarantowany punkt zwycięstwa z racji tu źródła wszelkiej wiedzy. Zobaczymy, mamy już walkę na tak wczesnym etapie gry, warto się jej przyjrzeć. Zdecydowanie warto, tym bardziej, że no nasi pikinierzy dość średnio się tam trzymali, więcej muszkieterów mamy zresztą niż pikinierów, chociaż nie, tak porówno mniej więcej to gdzieś chodzi, no nie, muszkieterów więcej, ale gdzieś nam padł jeden niestety, ale mamy sporą przewagę nad Mateuszem, więc jest szansa, że przyjmiemy ten teren, tu musimy się zabunkrować, no i będzie dobrze. Swoją drogą bardzo fajna miejscówka właśnie, jakby chcieć podbić jego zamek, choć nie wiem, czy uda nam się kiedyś rozegrać tę misję tak, żeby właśnie podbić zamek przeciwnika i wygrać w ten sposób. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczmy też, jak daleko jest Lord Wolvering, żeby nas gdzieś tutaj nie zaatakował od dołu, ale jest chyba ok. Jest wszystko fajnie, tutaj trzech. No, zobaczymy. Będziemy musieli się tu jakoś ładnie zabunkrować, przygotować. Póki co mamy nieco inne priorytety. No, z tym jedzeniem mogą być... Świetnie, zdobywasz nową technologię. Jego... Dobre wieści. Otrzymujesz punkt zwycięstwa. Trochę więcej tego jedzenia.
Jeszcze 3 to odblokujemy tam punkty prestiżu, które też by się nam przydały. No, z tym jedzeniem średnio stoimy, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, czyli tak, tu browary, tu wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaraz pomyślimy też, żeby kościół rozbudować, chociaż to na spokojnie. Zobaczmy, czy czegoś na menu brak. Masarnia, czy mamy w ogóle? Mamy gdzieś jedną. Tutaj. A tam już się zajęliśmy. No to dobrze. Wyszukane jadło tu działa. Chociaż zastanawiam się, czy 2 takie masarnie by nie funkcjonowały lepiej. Albo ściąć te drzewo i żeby tu w tym obrębie jakoś one... W obrębie jednego budynku postawić 2 też by było całkiem nieźle, chociaż tych dworków nam nie brakuje. Browar, no browarów to też zdecydowanie, o, szczęśliwa kraina, trzeba przyznać. Teraz tak, mennicy chyba nie widziałem, a warto by było już powoli myśleć o tych monetach. Nie, mennica jest, 2, czyli gdzieś tutaj te książki, bardziej w tym kierunku może trzeba było pójść. Zobaczmy, tak, papier, papiernie, stworzymy papiernie, jak mamy papiernie, to gdzieś tutaj zabierzemy się. Ten obóz zapewni bezpieczeństwo tym włościom. O. Wspaniale. Ktoś niech zajmie się tutaj księgami, no i mamy obóz, to najważniejsze, jest podbity, no i w tej chwili mamy dostęp do handlu. Chyba od niego będzie jako tako niebawem odcięty, chociaż nie, każdy będzie miał swój dostęp prawdopodobnie z jakiejś tam strony, więc nie powinno być tak źle. No tu na pewno trzeba wznieść umocnienia, tak żeby czasem lord czy ojciec Mateusz nas tu nie podszedł, nie zaatakował. Tu bardzo fajnie się rozwijamy, magazyn niestety jeszcze w budowie, ale może warto postawić jeszcze jedną gospodę. Jedna z twoich fortyfikacji została ulepszona. I bardzo dobrze. Jedną gospodę i tutaj może też warto by było postawić chatę drwala. Z tej strony może leśnik, z tej strony drwal. Jakoś to tu będzie działało. Może niech ten drwal bardziej biega w tym kierunku, żeby tu tych zwierząt nie naruszyć, bo jednak one są dość istotne. Gdzieś może... Chociaż czy to z tej strony nam będzie tartak potrzebny? Chyba nie. Tu widać, że jest miejsce na kolejne kamieniołomy. Oj, będzie się działo w tej misji. Myślę, że już zresztą możemy przyspieszyć czas, bo już w sumie widzimy się prawie 20 minut, a tu dopiero 13 minut z gry upłynęło. A co najważniejsze, mamy już prawdopodobnie zrobione. Technologia, no wyprzedzamy cię, ojcze Mateuszu. No zobaczymy, w ostatniej chwili udało się to dojrzeć tutaj, chociaż nie wiem, czy nie warto było gdzieś na szybszy marsz odblokować, no ale zobaczymy. W trakcie, rozumiem, że do nas to należy. Tak, do nas, przykręciliśmy śrubę, teraz niech ojciec Mateusz się męczy, a my kolejnych mnichów robimy. Doszło jedzenie, tam jeszcze tych technologii czeka na nas wiele, więc tam też zaszalejemy za moment. I tak, drwal, tutaj wszystko wycięli, no tu możemy tę masarnię drugą postawić, nie wiem, czy gdzieś tu się... Nie buduje się, no to dobrze, a tu się buduje. Od przybytku tam... Głowa nie boli, tych masarni nam się przyda, one będą pracować też na zwiększonych obrotach. To mięso później możemy w muszkieterów zainwestować, czy jakieś inne tam bajery. Może gdzieś na handel pójdzie, bo nie sprawdziliśmy szlaków handlowych. No właśnie, a tutaj też są ciekawe punkty do zdobycia. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jest jeszcze sporo do zrobienia, sporo się będzie działo. No ale to dobrze, dobrze. Jak to wyglądamy? Właśnie, mnisi. Chociaż z nimi pójdziemy podbijać nowe tereny. Jak już odblokujemy jeszcze te 2 technologie. Chyba nam tutaj nie zaszkodzi już ojciec Mateusz. Bądźmy dobrej myśli. 2 razy szybsze marsze, niech ruszają. Najwyżej poświęcimy te punkty prestiżu tutaj, ale trzeba jakoś to ruszać z tym wszystkim dalej. Duchownych, jak najwięcej ich natworzyć, bo to i tak lada moment się mocno przyda. Brakuje nam złota, brakuje nam mięsa. To akurat nie dziwi, zobaczmy, jak z chlebem wyglądamy. 4 sztuki chleba, więc gdzieś ten młyn, no 2 tu jest postawiony. Nie powinno nam tego brakować, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak tu z budową tych umocnień? Może warto by było w ogóle... A, są na pierwszym miejscu. To nic, to już nie przesuniemy. Czy nas tutaj jakoś nie wyprzedzili z tą technologią? Nie, 5 sekund. Bardzo fajnie. Świetnie, zdobywasz nową technologię. Nową technologię i przede wszystkim punkty prestiżu, które myślę, że warto wydać właśnie na rozbudowę kościoła. No, gdzieś jeszcze ten jeden punkt prestiżu, jak będziemy mieli niebawem, dorzucimy jeszcze jedną rozbudowę, no i tak, żeby iść w kierunku tej katedry, która zapewni nam jeden z punktów zwycięstwa. No, wszędzie brakuje tego jedzenia. Może w takim razie działaj na wyszukanym tu, chociaż...
Nie, poczekaj na zwykłe jadło, to nie jest aż tak istotne. Bardziej tu mennica byłaby istotna, żeby pracowała na wyszukanym. No i na pewno, chociaż dwie mamy mennicy, więc gdzieś jeszcze powinno się to świecić. Okej, to ty też bierz dobre jedzenie. Przygotuj sobie, bo jak zaraz odblokujemy tutaj nowe tereny, no to się będzie działo. Pięknie się będzie działo. Technologie brakuje nam jeszcze. Jeszcze jeden gdzieś tutaj powinien dojść. Mam nadzieję, że niosą jedzenie do niego. I zobaczymy też, jak to będzie wyglądało dalej. Czy coś nam jeszcze jest potrzebne? Węgla. Kamienia mamy dużo, drewna mamy też stosunkowo dużo. No żelazo, węgiel czy złoto, no to zaraz będziemy podbijać tereny. Z drugiej strony, gdzieś warto by było zobaczyć, czy nie mamy dostępu do ryb. Tutaj niestety nie, nie, nie i nie. Dopiero jakbyśmy podbili te tereny, czy też te ze złotem, więc... jak będziemy mieli duchownych, to żeby podbić tereny... Twoi duchowni opracowali technologię. No i bardzo ładnie. Dobrze, zdobywasz punkt zwycięstwa. Lecimy z kościołem w takim razie. Rzucasz mi wyzwanie? W takim razie strzeż się. Okej. Tak, nasz tutaj zamek nie wygląda najpiękniej. Mocno na czerwono to się wszędzie zrobiło, no ale to z tej racji, że brakuje nam trochę i tego surowego mięsiwa i zwykłego jadła, ale to się lada moment powinno zmienić. Mamy już ludzi, ruszamy z technologią, no i fajnie, jest pewna rzecz już tutaj zablokowana. Przeciwnik to nie zaskoczy nas tym, że nam zabierze jakieś z tych podstawowych technologii. Tym samym mamy już 6 odblokowanych, czyli jeszcze tylko 4 i pewny punkt zwycięstwa. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy odblokować. 50% więcej uszkodzeń są w stanie wytrzymać. Całkiem fajne ulepszenie. Pracują 2 razy szybciej rolnicy. Też by się przydało. Budowniczowie pracują 2 razy szybciej. A budowlańcy, co będziemy tak kombinować z tym językiem polskim? Okej. No i też zmniejszenie ulega koszt wszystkich budynków. Liczba duchownych niezbędnych do badań nad technologiami zostaje zmniejszona o 1/3. Też fajna opcja. Narzędzia nie są już potrzebne. O, to już by była w ogóle genialna opcja. Rezydencja więcej miejsca, całkiem niezłe. Po 2 monety za 1 piwo w karczmie. Też bardzo fajne, jakbyśmy już nie robili więcej duchownych. No i punkty zwycięstwa to już standardowo. I tu jednostki walczące bronią białą zadają więcej obrażeń. Myślę, że chyba jakoś skoczymy może tu i tu, albo mając to... wszystkie technologie są naprawdę genialne i fajnie by było pójść w ich kierunku. Zobaczymy, podczas rozgrywki wyjdzie to wszystko niebawem. Rozbudować ten kościół tak jak najszybciej. Jak tu z duchownymi wyglądamy? Bo nimi możemy podbijać kolejne tereny, o ile Lord Wolvering gdzieś tutaj nam nie biega. Nie, on na szczęście jest tutaj. Zakończono ulepszanie fortyfikacji. Na dole ulepszyliśmy fortyfikację, więc też już jest ok. 3 jeszcze duchownych i będziemy mogli przejąć tę okolicę. No to bardzo dobrze. Ten teren jest podbity. Ojciec Mateusz nam już nie powinien zagrażać. No na niego już nie warto tu iść, bo ma niestety wieżę, więc z tym sobie tutaj nie poradzimy. Co najwyżej możemy pomyśleć, mamy dużo kamienia i chyba możliwość właśnie rozbudowania tej fortyfikacji jeszcze bardziej. Niech to tu rozwiną, a my pomyślimy nad zdobyciem... Zdobywasz nową technologię. Nowych terenów. Zastanawiam się tylko, czy nam to się opłaca już w tym momencie. Czy nie lepiej duchownych tam posłać? No zobaczymy. Jeszcze 2 duchownych potrzeba. Mamy nową technologię. O, ktoś tutaj nie widzi drewna do ścięcia. No to ty idź tutaj, a ty biegnij tu do kościoła. Mają co tu ścinać, tym bardziej, że blokuje to nasze punkty prestiżu, takie dość łatwe punkty prestiżu. No właśnie, może warto się przyjrzeć też tym punktom i podumać nad tym, co warto by było tu zdobyć, czy które punkty, no właśnie, żeby nam zapewniły zwycięstwo, które warto by było zdobyć. Bankier, być może jak odblokujemy kopalnię się uda, marszałek polny, zobaczymy, no Lord Wolvering szaleje, metropolia to jest ciężki punkt. To by było fajne, czyli 1 punkt za katedrę zdobyć. Na pewno za technologię, za króla słońca to jest bardzo łatwy punkt. Cesarz, być może jak będziemy mieli dużo mnichów, to też podbijemy tyle terenów, że będziemy mogli mieć tego cesarza. No i narzędzia, geniusz. Gdzieś będziemy musieli jeszcze ten 1 punkt zakręcić. Zobaczymy, powinno być całkiem sprawnie, powinno być całkiem fajnie. Więc wszystko za moment wyjdzie w praniu. No, mamy już duchownych. Gdzieś tutaj jeszcze tego jednego brakuje. To jedzenie do duchownych, proszę, tak? Raz. No chyba, że zablokowała nas rozbudowa kościoła, to może niedobrze? Chociaż nie, chyba nie. Widzę, że chleb tu idzie swoją drogą. Działają dalej. Ciekawe, jak ten kościół... Modyfikacja zakończona. O, właśnie, się zmieni, jak już to będzie postawione. No dobra, mamy chyba już duchownych, żeby zdobyć tereny ze złotem.
To jest dość istotne miejsce. Będziemy mogli zaraz też robić duchownych, żeby popracować nad nowymi technologiami. W sumie te fortyfikacje też by były niezłe. Więc dwóch takich to z fajną grzywką. Niech przejdzie. Raz, dwa. Tylko jedzenia nam brakuje. No to w takim razie robimy tych najwyżej. Jeżeli ktoś nam odbije tę technologię, no to jakoś... No... Przeżyjemy. Są inne ciekawsze też do zdobycia, a niestety no z tym jedzeniem jeszcze u nas średnio. Te piekarnie nie działają do końca dobrze, ale tu skoczyliśmy po złoto, tu będzie dostęp też do ryb. Myślę, że możemy też się pokusić o to, żeby podbić te tereny. Im szybciej one będą należały do nas, tym szybciej też będziemy mogli zdobyć tutaj te mięcho. No i jakoś zaszaleć. Jak ta rozbudowa tu idzie? Jak z tym kamieniem stoimy? Bo też to miało być już tu gotowe lada moment. Nowe włości. Kolejny punkt zwycięstwa. To pierwszy krok do stania się godnym rywalem. Oby tak dalej. Oby tak dalej. No to bardzo dobrze. Wkrótce zdobędę koronę Tandri. Warto właśnie pozbierać te wszystkie nagrody. Być może mamy gdzieś właśnie dostęp do złota. Przyda się zdecydowanie. Gdzieś też trzeba powoli myśleć o jakiejś hucie. Być może jak zdobędziemy ten teren, gdzieś tu postawimy hutę, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy ten teren, to jest też dość istotne, więc no, lecimy po nasze złoto. Być może damy im nawet takie drogie mięsiwo tym tutaj, panom, wydobywającym te złoto, bo to no, tego zawsze brakuje. Jak dobrze to rozegramy, no to będzie później tego naprawdę dużo. Okej, to zrobimy taki nietypowy budynek, bo postawimy leśnika. Udało się wygrać bitwę, to bardzo dobrze. Myśliwego i drwala. No myśliwy, drwal, no, za bardzo tak to wszystko jakoś w parze nie idzie, no ale, ale mam nadzieję, że ten leśniczy ich tam pogodzi, posadzi tyle drzew, żeby było i mięcho. Chociaż może z tego leśniczego, a niech tutaj działa. Tego mięsa nigdy za wiele, a postawimy jeszcze jedno obejście dla myśliwego gdzieś. No fajnie by było tutaj coś zmieścić, ale brakuje miejsca, no przydałoby się wyciąć drewno. No nic, najwyżej poślemy tego stąd, żeby biegał tutaj gdzieś, polował. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No bo tego mięsa, tak widać, brakuje. Tak samo jak tych tanich potraw. O. Ten obóz zapewni bezpieczeństwo tym włościom. Wspaniale. Okej, okay, no to bardzo fajnie. No tutaj trochę nam poszło tych ludzi. Mieliśmy 5. Myślałem, że jeden może tylko zginie. No tak dobrze, nie ma, no ale zobaczymy. Dostaliśmy za to punkty za podbój i to też jest dobra wiadomość. Tu całkiem fajne tereny, żeby postawić jeszcze trochę tam zboża, to wyciągnąć. Zobaczmy, jak z tym zbożem wyglądamy w sumie. 41. No to takiej wielkiej potrzeby nie ma. Bardziej możemy pomyśleć o... Zakończono ulepszanie fortyfikacji. Nad jakimś świnio... pasem. Owczarnie mamy. Stajnia by się przydaje, jeżeli byśmy poszli w kierunku żołnierzy, że też rycerzy na koniach. Nie wiem, czy w tym, czy tak to też rozwiążemy. No tu już są fajne umocnienia. Myślę, że ojciec Mateusz szybko nas tu nie zaatakuje. Możemy w miarę bezpiecznie tu sobie stać, ale tu na pewno, nie wiem, czy już odpaliliśmy, chociaż to tak już standardowo działa. Tak, to już tak z rozpędu tu gdzieś przydzielam, jest wszystko fajnie, niech i tak będzie. No tu nam brakuje duchownych, ilu ich jeszcze trzeba? Jeszcze dwóch, no tak. Standardowo jedzenia brak. Chociaż może też trzeba uważać, bo warto by było trochę jednak zrobić tych no, muszkieterów, ale i pikinierów. Albo postawić koszary dużo niższym kosztem ich wszystkich zwerbować tutaj do naszej armii. Zobaczmy też, jak te technologie wyglądają. Jakby pokusić się o tych duchownych tutaj. Mamy dużo wyszukanego jadła. Może piekarnia jedna przynajmniej. Niech pracuje na wyszukanym i będzie mogła z tego robić naprawdę dużo zwykłego jadła. To się nam przyda. Na pewno, więc tu przyblokujemy. Chociaż nie. Tylu. Bo musimy w końcu podbić te tereny, gdzie to ten węgiel tutaj jest, żelazo. No to żelazo też nam się przyda niebawem do rozbudowy tutaj kościoła. Możemy gdzieś... gdzieś mieliśmy z tą hutą pomyśleć też, a to trochę biednie bez tych terenów. No zobaczmy, duchownych mamy już, nie mamy. Zobaczymy, w takim razie może hutę wrzucimy im w takim wypadku gdzieś tutaj, tym bardziej, że tych możemy już likwidować panów. Oni tu więcej kamienia nie wyciągną, więc huta niech sobie tutaj funkcjonuje. Zobaczmy, czy mamy trochę... Mamy też trochę drewna, żeby ewentualnie postawić tu koksownię, czy tam smolarnię. Okej, znikać, znikać.
No i produkować tutaj węgiel, no dość drogim kosztem, no ale przyda się, bo tutaj z jednej kopalni to też wiele nie wyczarujemy. Minęło no prawie 30 minut rozgrywki, ale graliśmy tam na spowolnionym czasie. Za moment myślę, że zapiszemy i zobaczymy, co tutaj dalej uda się jeszcze zdziałać. Ale piękny murek, fajnie to wygląda. 3 punkty zwycięstwa. Gdzieś właśnie te technologie, trzeba pamiętać o tym. Zobaczymy, mamy wystarczającą liczbę mnichów, żeby poszli tu z nawróceniem, więc czekamy tu, aż nawrócą te okolice. Tu nam w obejściu niczego nie brakuje. Jeszcze tak patrzę, jak to z tymi księgami wyglądamy, bo lada moment to się przyda. No, chyba by mogli bardziej nad tym popracować. Czyli gdzieś te książki były tutaj. Może też niech dostanie to wyszukane jadło. Mamy jego dużo więcej niż tego zwykłego, a to zwykłe nam się przydaje na każdym kroku. Możemy też chyba odpalić tutaj rozbudowę, żeby znosili materiały już do budowy w tym miejscu. No i czekamy też. Może zablokujemy już tych dwóch braci. Niech do nas przybędą i ruszymy z kolejnymi technologiami. Powinno być też fajnie. Czekamy, aż tu duchowni przyjdą na miejsce, czyli może... Małe przyspieszenie czasu. Zobaczmy jeszcze, jak logistyka tu wygląda. Całkiem ok. Tutaj też to wszystko całkiem ok się prezentuje. Może jeszcze... Nie, tu już nie mamy tak za co szaleć. Ale fajnie, bo już złoto biega. Górska chata. Dostaniesz też wyszukane jadło. Nie wiem, czy za dużo tego wyszukanego jadła tu nie rozdajemy na prawo i lewo. No, ale niech i tak będzie. A, to chyba tylko taka ozdoba terenu. Tak, no to czekamy. No, zdobędziemy... te tereny, no i zapiszemy grę. Możemy chyba już nawet ją przyspieszyć i od tego czasu tak działać na takich konkretnych obrotach. Powiększyć królestwo. I o to też chodziło. Misja 9a. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Corley. Zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Settlers 7. No, gdzie walczymy tutaj ponownie z Lordem Wolveringiem i ojcem Mateuszem. Zdobyliśmy kolejne bardzo fajne tereny, więc bierzemy się za ich rozbudowę. Może tutaj gdzieś... Tak, trzeba przyznać, że dziko tutaj trochę jest, no ale może i dobrze, niech i tak będzie. W sumie, jako że... Węgla nam będzie brakować, to tutaj postawimy to w ten sposób, a tu zrobimy osobną chatę, górską chatę dla wydobycia żelaza. O, i teraz będziemy mogli sobie tak kombinować jakoś. Teraz tak, mamy tu obejście. Sąsiad zdobywa nową technologię. O, coś przeoczyliśmy niestety. No, sąsiad zdobył technologię, na którą sobie tutaj się szykowaliśmy. No i ma teraz on mocniejsze fortyfikacje. No nic, ale w takim razie możemy gdzieś na jakimś innym polu zaszaleć. Wojska i gospodarka przeciwnika mogą być źródłem ważnych informacji. Wszystkie budowle umieszczone w obejściach wokół rezydencji dworków działają średnio 2 razy szybciej. Myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Architektura, ale architektura nam by się średnio przydała. Jeżeli poszlibyśmy tu, dobra, zrobimy w ten sposób, tu słownik i lecimy po ten punkt zwycięstwa. Myślę, że ten kierunek może być też niezły, chociaż no, muszkieterowie, nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, jaką mogliśmy sobie wybrać na ten etap gry, bo raczej się nie nastawiamy jakoś tak mocno na armię. Przynajmniej w postaci muszkieterów. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Magazyn tu gdzieś po środku tego wszystkiego niech sobie działa. Tutaj mamy trochę zwierzyny. Ale też i trochę drzew. Ale zajmiemy się zwierzyną. Może w ten sposób. No i pięknie. Zaczyna to wszystko jakoś wyglądać. Gdzieś musimy zmniejszyć tak te wyszukane jadło. Wrócić jednak do tych standardowych dań, bo zaczęliśmy mocno tracić te wyszukane jadło na rzecz tego tutaj zwykłego. No ale to tak jest, jak się gdzieś tam ingeruje w te wszystkie bajery. Gdzieś tutaj ktoś dostaje więcej wyszukanego, później raz tego nam brakuje, raz tamtego. No i to tak działa, musimy się do tego przyzwyczaić, ale myślę, że teraz już powinno być wszystko w normie. Moglibyśmy pomyśleć o szlakach handlowych. Nie wiem, czy dostaniemy za to jakieś punkty. Nie, w tym odcinku nie, więc sobie odpuścimy może te szlaki handlowe w takim razie. Warto pomyśleć tak, następne punkty. Katedra, o właśnie, to miał być nasz najbliższy kierunek. Świetnie, zdobywasz nową technologię. I mam nadzieję, że lada moment będziemy mieli też właśnie towary, żeby rozbudować to wszystko tutaj. Jak narzędzia, razy 7. Może warto sobie odblokować jakieś nagrody za populację, drewno, za podbój.
Przydałoby nam się żelazo, powoli się pojawia tu w okolicy, więc może tu będą narzędzia i węgiel. A tych nagród jeszcze trochę mamy. Udało ci się zmodyfikować budynek. Raz jeszcze narzędzia, węgiel, a jedne punkty sobie zostawimy. No i myślę, że trzeba odpalić już budowę katedry, tak żeby sobie zablokować, żeby zdobyć ten punkt zwycięstwa i żeby nikt więcej już go nam tam nie próbował. Jedna z twoich fortyfikacji została ulepszona. Zdobyć, która? Pokażcie nam to. Ach, ta. No to dobrze, bo ponieważ tu gdzieś już się kręci Lord Wolverine, no on się trochę przyblokował. Gdzieś widać, go jakaś walka dość drogo kosztowała. No to powiedzmy tak na spokojnie, póki co tu się wszystko rozgrywa. Zobaczymy. Budować tu naszą twierdzę, piękną katedrę. Zobaczymy też, że gdzieś tu huta już powinna zacząć działać. No i fajnie, bo to żelazo będzie można właśnie przeznaczyć na rozbudowę tutaj. No i wtedy będzie nam brakowało tak naprawdę tylko jednego punktu. Chociaż to nie będzie takie lekkie. Chyba, że za bankiera byśmy gdzieś zdobyli. Albo zobaczymy też, co potrzeba w tych miejscach specjalnych raz jeszcze. Albo w sumie też jeszcze za technologię tam gdzieś to było. No tylko tu będzie trzeba trochę poczekać na nich. Jest kilka możliwości. Myślę, że zaraz coś tutaj wymyślimy, wyczarujemy. 2, 1. Tak, to odblokujemy teraz. Czyli poprosimy jednego ojca tutaj za te kosztowności. No, mięsa już nam brakuje wyszukanego jadła. Więc albo może poczekamy w takim razie, żeby nie ryzykować. Nasze masarnie tak średnio tutaj pracują z tym wszystkim. Mennica może też dobrze, jakby się przerzuciła na zwykłe jadło. Gdzieś przydałaby się opcja podglądu. Kto co tutaj wcina. Niestety chyba tak dobrze nie ma. Więc zobaczymy. Czekamy, bo moglibyśmy gdzieś przypadkowo zablokować jakąś masarnię. One wszystkie tutaj na wyszukane jadło czekają. No i później by było nieciekawie. Dobra, to ty tutaj jedz zwykłe. Jedna dobrze, jak będzie funkcjonowała taka, no, na czarną godzinę, jakbyśmy się gdzieś zablokowali. A tutaj te niech pracują na wyszukanym jedzeniu i powinno być też dobrze. Owczarnia. Czego tu brak? Wody mało. I rzeczywiście wody może brakować, więc warto by było postawić gdzieś studnie w tej okolicy. Tym bardziej jakbyśmy chcieli pomyśleć o świniopasie, bo w sumie może warto by było takiego jego mościa tu postawić. No, odblokuj nam ten teren, bo ktoś znowu posadzi drzewo i będzie nieciekawie. Okej, okay, i będziemy mieli dostęp do własnych tutaj świnek. I będziemy mogli szaleć z jedzeniem. Okej, okay, czyli jeszcze jedna leśna chata i tutaj zrobimy też myśliwego. No niestety z tym mięsem nam dość tutaj duży kłopot się zrobił, no ale zobaczymy lada moment, jak to będzie wyglądało. Czekamy. Z kamieniem też się robi nieciekawie. Już tutaj znów nie mamy dostępu, więc chyba zburzymy kamieniołom. Nic więcej w tej okolicy nie wyczarujemy. Zobaczmy za to, jak nasze kopalnie tutaj funkcjonują. Mamy i żelazo, i węgiel. Bardzo fajnie. Tutaj czeka na wyszukane jadło. Zobaczmy, jak no tego złota może warto, żeby jeszcze pracował z takim jedzeniem. Będzie trochę więcej. A ty, kolego, idź na łów tutaj. Pójdziemy na łów tym razem, nie pojedziemy. Trzeba oszczędzać. Okej, okay. Jak tu rozbudowa wygląda? Czy to wszystko już, co nam by było potrzebne? Kościół. Głównie żelazo, ale żelazo będzie też dostępne. Całkiem niezły postęp, ale myślę, że i tak dobrze, jakby postawili to na pierwszym miejscu. Mamy dostęp już do wszystkich materiałów, więc naprawdę grzechem by było nie wybudować tego tutaj. Zobaczmy, jak nasz przeciwnik, tym bardziej, że on też już ma kościół dość mocno rozbudowany, więc tylko patrzeć, jak doniesie tu materiały, żeby postawić katedrę. Jesteśmy w tej chwili na równi z nim, tak przynajmniej to chyba wygląda. Jedna wieża, takie wejście. I tutaj jedna wieża, takie wejście. No zobaczymy, czyli prawdopodobnie między nami trwa teraz wyścig o to, kto postawi tę katedrę, czyli o taki dość fajny, łatwy punkt. No donieść tutaj wszystko. To jest dziwne, bo tutaj mamy informację, że już mamy 70%. Natomiast tutaj to wcale nie wygląda tak miło, dopiero przenieśli drewno. Okej, ale znoszą już wszystko. No to dobrze, już wszystko jest tutaj na miejscu. Teraz wszystko przenieść też tak. O tak, wszystko, no. Wszystko szybko, no to przez te emocje, bo to, no, wyścig z czasem mamy naprawdę konkretny. Lada moment. Może nam zaszaleć tu przeciwnik i nie będzie wcale tak miło. Jak tu wyglądamy jedzenie? No i teraz znowu sytuacja się zmieniła. Wyszukanego nam
A nie, to się nie zmieniło, dalej jest postęp. Tak, tak było. Okej, okay. Idą oni, może jeden taki. Jeden ojciec. Ojciec nam się przyda chyba, żeby odblokować to. No właśnie, i później zobaczymy, jak ten punkt zwycięstwa tu uda nam się zdobyć. No to nie będzie lekkie, tym bardziej, że potrzebujemy kosztowności, żeby go tutaj odblokować. Więc możemy powoli też i nad tym zacząć myśleć. Okej, ten tu działa na wyszukanym. Też możemy dostać też punkt za te złote monety i może warto je zbierać. Widzę, że Lord Wolverine gdzieś ruszył chyba, chociaż nie, chyba zbiera nadal wojska. Okej, okay. Jak wygląda tu rozbudowa? O, bardzo dobrze, już 90... Twój budynek został zmodyfikowany. Wspaniale. Oto kolejny punkt zwycięstwa. Wygrana jest w zasięgu ręki. Otóż to. Bardzo miło, bardzo fajnie w takim razie to wszystko wygląda. Zobaczmy, jakie punkty. Bankier, 20, jeszcze 3 monety byśmy mogli mieć bankiera. No, ewentualnie moglibyśmy zainwestować w wojsko. No i ewentualnie też te miejsca specjalne. Zobaczmy, co oni tam dokładnie chcieli. Ktoś chciał narzędzia, ale teraz to będzie naprawdę drogi koszt. Ten punkt fajnie by było zdobyć gdzieś na początku rozgrywki, no bo tam było chyba 25 sztuk czy 26 sztuk, no teraz 50, o koszty podstawowe 27, teraz 50, no trochę nas te koszty przerażają, czy przerastają nawet, o, może tak bardziej. To tutaj nic nie wyczarujemy, ale zobaczmy jeszcze, tu było Częstochowa, co tu potrzebuje. No, duchownych, czyli to w sumie taki sam punkt jak tutaj za technologię, więc pójdziemy chyba w kierunku technologii. No, liczyłem na to, że może uda nam się coś tutaj wyczarować. No, można by było spróbować tu dostarczyć im te jadło i piwo, wtedy by gdzieś poszedł gniew na kogoś. Kolejny punkt zwycięstwa dla brata w wieży. O, dla brata wieży, gdzieś coś dostaliśmy. Co odblokowaliśmy? A, monety złote. No to zobaczymy, czy uda nam się tutaj to wygrać, zwyciężyć teraz. Ciężko powiedzieć. Jak wyglądamy z marszałkiem polnym? Nie marszałkiem polnym, z cesarzem. Nie, tutaj terenów raczej żaden z przeciwników tylu nie zdobędzie, żeby nas pokonać. Źródło wielkiej wiedzy, wszelkiej wiedzy też nie, ale tu musimy uważać z prestiżem. O jeden punkt podnieść na pewno. O właśnie, i mieć cały czas rękę na pulsie. No, mogłoby się okazać, że znowu myślałem, że odcinek będzie podzielony na pół, a tu wyjdzie, że wyrobimy się dobrze w 50 minutach. Marszałek polny, tutaj nie. Bankier, tu nam nikt nie zagraża, tutaj też tego nam nikt nie zabierze. Cesarz nie. Wiedza nie, czyli Król Słońce tak naprawdę jest jedynie zagrożone, więc jakbyśmy zdobyli jeszcze jeden punkt prestiżu, to myślę, że możemy sobie spokojnie już odliczać się. Okej. 11 punktów prestiżu, przy okazji sobie odblokujemy tutaj kolejne możliwości, geologa, a wszystko, możemy szaleć tu, gildia kupców, może tą wycinkę zobaczymy, jak to wygląda. Teraz mamy dostęp do drzew, aha, i wysadzić drzewo, no to bardzo fajnie, to się mogło przydać. No jeszcze raz, obserwujemy, 7, 7, 11, bankier, no chyba, że ktoś by nam złoto zabrał, ale jakoś tak to raczej się chyba nie wydarzy. No to bardzo fajnie, kolejna bardzo szybka misja. Przyznam szczerze, że myślę, że to już będzie starcie na takie, no prawie, że półtorej godziny, no może dobrą godzinę gdzieś liczę, także to na pół przedzielimy. Może na zwykłym czasie rzeczywiście tak by było, chociaż na początku był spowolniony, później przyspieszony, no ale myślę, że i tak bardzo fajna misja. Widzimy się niebawem w kolejnej. A pożegnamy się za moment, jak zobaczymy, co to za historia się jeszcze kryje. A nie chcę, księżniczko! Wszystko, o co walczyłem, przepadło! To koniec twej zdrady. Teraz Tandria będzie miała odpowiedniego władcę. I będzie krwawić w twym uścisku. Wypraszam sobie, nie mam takich planów. Ty może nie, ale co z twym ojcem? Nie mieszaj go do tego. On nie ma w tym żadnego udziału. Tandria stanie się moją domeną. Mam nadzieję, że spełnią się twe słowa. Dla dobra sprawy, nie wspominając o twoim. Fantastycznie. Wygrywasz grę. I tym razem znów wygrana gra.
No, myślę, że całkiem fajna misja, chociaż w następnej liczy na jeszcze potężniejsze starcie, no i w końcu jakieś walki z przeciwnikiem, trochę większe niż tutaj mieliśmy z ojcem Mateuszem. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej. No, Facebooku, uciekaj stąd, uciekaj. No i zobaczymy, co w końcu z tym ojcem Zoi jest nie tak. Mam nadzieję. Raz jeszcze, trzymajcie się, hej.